27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W jego obchody włączyła się również gmina Baranów Sandomierski. Na znak pamięci uczniowie z tutejszych szkół udali się na dawny cmentarz żydowski. Tam zapalili świeczkę i położyli symboliczny kamień na grobie zamordowanych. Gmina Baranów Sandomierski włączyła się w obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu po raz czwarty. W tym roku uczniowie ze szkół w Skopaniu i w Baranowie Sandomierskim wzięli udział w pochodzie na dawny cmentarz żydowski. Każdy z nich z symbolicznym lampionem w ręku. Że historia tego cmentarza tak naprawdę została odgrzebana przez dzieci z naszej szkoły, jeżeli możemy tak powiedzieć i się pochwalić tym troszeczkę, ponieważ w roku 2007, kiedy po raz pierwszy odbyła się akcja sprzątania cmentarza, trafiliśmy tak naprawdę, przykro to powiedzieć, ale trafiliśmy na wysypisko śmieci. Po pierwszym uprzątnięciu cmentarza okazało się, że to miejsce zaczyna żyć właściwym życiem, takim odpowiednim dla takiego miejsca, w takim duchu utrzymanego, miejsca pamięci. To nie jest tylko cmentarz. To jest także miejsce, gdzie w czasie II wojny światowej dokonywano egzekucji. Więc jest to również miejsce martyrologii, ważne dla nas wszystkich. Miejsce pamięci o wydarzeniach tragicznych, ale takich wydarzeniach, które dotyczyły nas. Czyli spotykamy się w tym miejscu po to, żeby ten symbol, te duże słowa, te międzynarodowe obchody, które czasami bywają dla wielu osób bardzo abstrakcyjne, sprowadzić je do tego poziomu naszego, lokalnego, takiego ludzkiego i wspomnieć tych, którzy kiedyś byli mieszkańcami Baranowa, którzy byli sąsiadami, którzy żyli tutaj, tworzyli tę naszą społeczność i z jakiegoś powodu ich tutaj już nie ma. Chciałabym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, z jakiego powodu ich nie ma, po to, żeby nigdy już tak straszna rzecz się nie wydarzyła. Trzeba pamiętać nie tylko po to, żeby wiedzieć, bo nie wiedza jest najważniejsza. Ważna jest nasza refleksja i to, co my z tej wiedzy wyciągniemy, a myślę, że nie ma lepszych miejsc i lepszych okazji, o ile można takie wydarzenie nazwać, okazją do uczenia szacunku, szacunku dla odmienności, dla inności, po prostu szacunku dla drugiego człowieka. I myślę, że to jest klucz tego dzisiejszego spotkania. Dawny cmentarz żydowski w Baranowie Sandomierskim to lokalne miejsce pamięci, o przeszłości którego dziś świadczą dwa symbole. Jednym z nich jest betonowa płyta z symbolicznym pomnikiem umieszczona w miejscu egzekucji z 1942 roku. Drugim jedyna ocalała z tego cmentarza macewa. Tu dokonywano masowych egzekucji ludności żydowskiej. Największa z nich miała miejsce w 1942 roku, podczas likwidacji baranowskiego getta. W miejscu, na którym teraz stoimy, zamordowano wówczas od 60 do 100 osób. By uczcić o nich pamięć, uczniowie ustawili swoje lampiony na grobie, położyli na nim również symboliczny kamień. Oznaczenie grobu kamieniem jest uznawane za spełnienie szlachetnego uczynku. Judaizm uważa tę formę pamięci za najwyższy akt dobroci, bo nie istnieje możliwość, aby ten, komu ją okazujemy, mógł nam za nią opłacić. Jest to więc dobroć całkowicie bezinteresowna. Uczniowie przytoczyli również wiersz Wisławy Szymborskiej Nienawiść. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia, starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy z tym wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Pamięć o ofiarach Holokaustu uczczono minutą ciszy.